Policjanci z Wrocławia ustalili, że 24-latek będzie przewoził z Holandii do Polski narkotyki. Miał jechać od strony granicy polsko-niemieckiej. Funkcjonariusze tego wydziału wspólnie z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, w okolicach miejscowości Okmiany, zatrzymali 24-latka. W wyniku sprawdzenia jego pojazdu okazało się, że w części ładunkowej za plastikową osłoną przewoził on paczkę z białą substancją. Okazało się, że proszek to kokaina. W sumie znaleziono ponad kilogram narkotyku o czarnorynkowej wartości 400 tysięcy złotych. Mężczyzna trafił za kraty. Po wniosku prokuratury sąd zdecydował, że 24-latek w areszcie spędzi najbliższe 3 miesiące. Za przemyt i posiadanie narkotyków grozi mu do 15 lat więzienia.